Jedziesz, Małolat, jedziesz! Jedziesz, jedziesz! Jedziesz, Andrzej, jedziesz! Okej. Okay. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki. Nie inaczej. A więc pierwszy wypad na lód w tym sezonie. W sezonie 2021. I oto pierwszy wypad i zobaczymy, drodzy Państwo, co i jak, więc zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu z wędkowania spod lodu, czyli wędkowanie spod lodu w 2021 roku. Jestem z dwoma kolegami, z Andrzejem i z Adasiem i zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc, drodzy Państwo, kawka, herbatka, ciasteczko, browiec i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zobaczymy, co uda się trafić, więc pomalutku, powolutku, tu pęka, tu nie pęka, woda się podniosła, więc zobaczcie przy brzegu, więc pomalutku, powolutku i tak mówię, zaczynamy. To na tą chwilę jest godzina 7:10, luty, 5 luty 2021, piątek i oto wtem w lutowy dzionek zaczniemy zabawę oto w tym miejscu. Ok, zobaczymy, co i jak. Jest z nami kolega Andrzej, siema. Siema. I Adaś. I zobaczymy, co i jak. Zobaczymy, co pływa w dziurze. Jaką głębokość mamy? 6 metrów. I zobaczcie, rybki. Zaraz wam pokażę. Czyli jest okon. Na samym dnie? Tak. No, prawie. Prawie na samym dnie widzicie. Rybka jest. Grubość. Jedna, druga. Jedna, druga. I widzicie, tak to wygląda. Ja, i teraz powiedz mi, temperatura wody jest tutaj? Nie. Nie ma. A grubość lodu jaka mniej więcej? Koło 15 cm. Koło 15 cm. I tak to się prezentuje. Dużo okoni. Czyli dużo okoni jest, więc zaczynamy dzisiejszą zabawę z kolegą Andrzejem i Adasiem i zobaczymy, co nam ten dzisiejszy wypad przyniesie. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać. Jedziemy z tym koksem, bo już późno. No, coś widzisz? Zainteresował się. Opuść mu. Skurczybki, zero reakcji. Nie, człowiek.
Ja byś mu zaczął podnosić szybciej, może on by wystartował za nią, wiesz? Więc drodzy Państwo, zakładamy sprzęta i jedziemy, mała blaszka, i spróbujemy złowić jakiegoś garbuska. Dziurki zrobione i jedziemy, spuszczamy, jest 6 metrów. Jedziemy z koksem. Jedziemy z koksem, bo późno. Ok, jesteśmy już na dole. Teraz trochę podniesiemy i jedziemy. Ty, a dać ładna ta ochoteczka. Kolegi Andrzeja, pierwszy garbusek. Nieduży, ale cieszy. Mała łajka i mały garbus zaliczony. Oby więcej, oby więcej. Kolega Adaś, to samo. Murmyszka, tak? Tak. Tutaj Murmyszka, Łukasz Gamoński. Od Gamońskiego. Łukasza, tak. Łukasza, czyli grubej ryby. I pierwszy garbus. I jedziemy, jedziemy. Ochotka z Chleb Muda. Widzieliście, siedzi kolejny garbusik. I to już taki około 27 cm. Dobrze. Machaj będą, ryby będą. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Gratulacje. Murmyszka. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Szybki, prosty sposób, dwie rybki. Oto dzisiejszego wypadu. I takie nawet jazgarzyszki biorą spod lodu. Czyli rybkę odczepiamy i machamy dalej za jakąś konkretną baja. Zmieniłem przynętę na inną, balanser. I teraz zobaczymy, co i jak
tak mówię, na razie na ochotkę, na Murmyszkę nie łowię. Jedną, dwie wędki przygotowałem na blaszki, balansery. Więc na razie wędkujemy w ten sposób. No i zobaczymy, zobaczymy. Chłopaki poszli teraz tam dalej. Przestawili się, a ja tutaj nadal sprawdzam i zobaczymy. Miejmy nadzieję, że coś uda mi się złowić. Zobaczymy, zobaczymy. Ale jest pięknie, pięknie. Około 6 metrów głębokość. I teraz łowię z samego dna. Zobaczcie. Z samego dna i zobaczymy. Ale nic, nic. Tylko na Murmyszkę z ochotką skusił się to okoniec, które pokazywałem. Ale miejmy nadzieję, że coś złowię. Jest pięknie, pięknie. Więc drodzy koledzy, zawijamy się stąd w inną miejscówkę. Koledzy tak stwierdzili, więc muszę się dostosować i zawijamy się w inne miejsce na tym zbiorniku. Zobaczcie. Andrzejku, Andrzejku. Hop, hop i hop. Tak mówiłem, jedziemy. Teraz jedziemy na Leszcze. Rzuć mi, Leszcze nie biorą jeszcze. Teraz z tej strony atakujemy zbiornik. I zobaczymy, zobaczymy, drodzy Państwo, ale jest pięknie, bajecznie, nie inaczej. Wchodzimy. I ślizgiem. Idziemy. I zobaczymy, co i jak. Dziura za dziurą. Ale jest bajecznie. Bajecznie. Nie inaczej. Pięknie. Bajecznie. One tu zawsze brały. Chodź tu. Dobra. Teraz ja wiem samochód. Słuchajcie, nie wiem, że słuchajcie teraz, że tylko karty tu widzimy. No to tu mówię, że tu. Ja zawsze jest tam, kurwa. Tu, drodzy Państwo, jest głębiej, około 7 metrów. Zrobił 4. Dobrze. Podobają się. Nęcimy, sypał otwory. Kulka ci nie spadnie. Jak widzieliście na filmie, okoń jest w wcześniejszych miejscówkach, lecz przepływał, nie był zainteresowany zanętą, przynętą. Więc larwy jokers. Z ziemią, tak? Jak? Będzie dobrze, nie? Nie zasłucha. To sypie, ten zbiera. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo na dnie nie było widać żadnych ryb, więc trzeba
atrakcyjny sposób je zwabić pod murmyszkę przynętę, którą będziemy wędkować z pod lodu. Po jednym zanętniku na razie, nie? Po jednym zanętniku na dziurę. Chyba nie poszło. Nie, nie poszło, poszło. Tak ten moment spada. Już ja to spuszczam na tym, na sztywny. Współpraca koleżeńska. I tak kilka dziur zanęcimy i zobaczymy co i jak. A więc drodzy Państwo, zostańcie ze mną i zobaczymy, czy nęcenie przyniesie nam efekt w tych miejscach, które teraz będziemy obławiać. To jest około 8 metrów. Ponad 7 i tu tuż nad dnem puszczam przynętę, podbijając ją wysoko, ona później tam balansuje, ale jak widzieliście w wcześniejszym filmiku spod wody murmyszką chłopaki stawiali murmyszkę przy rybach, ryby przepływały, nie były zainteresowane, więc zobaczymy co i jak. Jest pięknie, bajecznie, nie inaczej. Bardzo delikatne te broń. Delikatne mówisz? Mhm. I takie małe rybki. Teraz już mogło ochotkę zjeść. Zdjęło ochotkę i... To załóż. Już się nic nie dzieje, założymy. Ile, Andrzej, masz gruntu gdzieś na oko? Nie, na oko to tak na pewno około gdzieś... Ciągle pusta. No pusta, tak. Około 4 metrów na pewno. I to zobaczcie, blisko brzegu. 4 metry. Założymy ochotkę i zobaczymy co i jak. To mówisz, że biorą tylko małe, tak? Tam bardzo takie do 10 cm. No to naprawdę maleństwa. Ile zakładasz, dwie? Nie, więcej zakładam, 4-5. Może no tutaj są bardzo małe rybki, to tak do 3. Do 3? No. Szkoda towaru? Szkoda towaru, bo to tak opędzlują, pusty hak zostanie za chwilę. No i oczywiście do takich rybek to troszeczkę za oporny sprzęt. To jest żyłka dosyć gruba. Murmyszka duża. O, już przysiadłem. O, siedzi. Ale coś niedużego. Jazgarz mały się trafił. Jazgarz, jak widzicie, więc przepuszczamy dalej
i zobaczymy. Tyle, że dobrze, że chociaż nie zjadł. Przynętnie trzeba z powrotem nabijać. Wypuszczamy. Oczywiście, bo od tego roku jazgarz ma 10 cm. W naszym okręgu. Oczywiście. Świętokrzyskim. Świętokrzyskim, cudnym. Cudnym, pięknym i najlepszym. I najlepszym. Czyli ach, kieleckie, jakie cudne. Cudne. Gdzie jest taki drugi kraj. Dokładnie. Tu złowisz rybę fajną. Tu złowisz rybę cudną. Cudną. Nic dodać, nic ująć, więc dalej. Najważniejsze, że ryba pobiera, jest wesoło. Teraz tak, aby nie być na zero, mała murmyszka, dwie ochotki i spuszczam. I spróbuję coś złowić. Tak, aby, drodzy Państwo, dzisiaj nie być na zero, bo mówiłem, że spod lodu będzie wypad, tak żeby w moim wykonaniu był z rybką, więc machaj będą, ryby będą. Delikatny sprzęcik. Tak to leci. Pociągnę tylko. I zobaczymy. No to tam tunel. Okej. No to tam. Zapisałem murmyszkę. Widziałem murmyszkę. Pukałem murmyszkę w górę. Ach. Poszło. Było, było. Było, było. No spadł. Spadła. Więc przygięło, spuszczamy. I jedziemy dalej. Padła mnie tu. Siedzi. I mamy. Czyli pyza nie na zero, jazgarz. Więc machaj wędą. No i zobaczymy, zobaczymy, drodzy Państwo. Najważniejsze, że nie na zero. Rybka zaliczona. Rybka zaliczona, więc dumnie można jechać do domu. Z podniesioną głową do domu. Z podniesioną głową do domu. Tak to się mówi. Bo cóż można chcieć, kiedy wszystko zamarznięte, my łowimy dalej. Czy to zima, czy to lato, czy deszcz, czy śnieg. Nie ma to dla nas większej różnicy, bo jak się kocha to, co się lubi, to się bierze w każdej formie, jaka jest, czy to zimą, czy latem, czy wiosną, czy jesienią. Więc jedziemy dalej z tym chłopcem. Piękny okoń. Weźmiemy teraz w ten sposób. Ale jest urozmaicenie. Tak. Jest okoń, jest jazgarz. Jak widzicie, no kolejna rybka. A ja widzę, że ty się lubisz w akwarium je pobawić. Nie inaczej. Okej. Okay. Kolejna. Ale widzicie, co jest grane. Jakie rybki. Próbujemy złowić okonka.
Widzicie, rybka za rybką, ale malutkie. Malutkie. Malutkie rybki. Ale później zmienimy miejscówkę i zobaczymy co i jak.